Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak sami widzicie, Superhex.io. Pod ostatnim odcinkiem z bardzo podobnej gry zostawiliście 45 tysięcy wyświetleń, 2200 łapek w górę. Paper.io to bardzo podobna gra do Superhex.io. Jednak w Paper.io możemy skręcać tylko i wyłącznie w prosto, w prawo i tak dalej, tylko 90 stopni zakręty. Tutaj w Superhex możemy robić to, jak nam się żywnie podoba. Gra wydaje się fajna, jest do Hexar.io podobna, taka gra na telefon była, również bardzo święcąca sukcesy. Superhex to już dawno tą grę widziałem, chciałem ją nagrać, ale najpierw pomyślałem, że są inne ciekawsze gry, jednak dzisiaj bardzo chętnie ją ogram. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ja myślę, że jak najbardziej. No i co? Oczywiście lajki. Tyle, ile lajków zostawicie pod tym odcinkiem, to w drugim odcinku z Superhex.io taka będzie nasza nazwa, coś jak w Deepio. Myślę, że to będzie bardzo fajnie działało, więc jeżeli chcecie, żebyśmy byli potężnym nawalatorem również w Superhex.io, to zostawcie dużo łapek w górę, nie powiem wam ile, ale no znacie siebie, znacie swoje możliwości. Powiem wam tylko, że pod Deepio nie jest żadnym problemem zostawić 5000 łapek. Tutaj oczywiście nie dacie rady tyle zrobić, ale kto wie, ile wam się uda. Myślę, że jakieś 2000 to spokojnie powinno wam wyjść. Zapraszam do odcinka w takim bądź razie. Hej, widzisz tego przystojniaka? Bo ja widzę, ale jeżeli ty chcesz go częściej widywać w swoich subskrypcjach, to naciśnij subskrybuj, zostaw dzwoneczek, tutaj potwierdź, zapisz. Oczywiście, jeżeli film ci się spodobał, to koniecznie zostaw lajka i możesz również odwiedzić G2A, gdzie z kodem Mano 3% zwrotu. Zapraszam. Jest Superhex.io. No i na razie zostaniemy zwykłym nawalatorem. Już z tyłu zresztą widzicie, jak to wszystko działa. To jest taki trochę Slither.io, z tym, że macie swój własny jakby kąt, w którym możecie sobie spokojnie tutaj żyć. Oczywiście, jeżeli wejdziecie w swoje ciało, co jest chyba praktycznie możliwe, ale nie, no dobra, jest możliwe. Jeżeli wejdziecie w swoje ciało, to umieracie. Jeżeli wejdziecie w ciało kogoś innego, znaczy w tą linę, to on umiera. I tutaj nie tak jak w Paper.io, że jeżeli kogoś zabijecie, to nic nie dostajecie. Tutaj dostajecie również jakąś część. Bo w Paper.io wiadomo, każdy wiedział, że tam trzeba było po prostu zabić. O, tutaj patrzcie, trzeba... Zabiję go. Ale... pech, miał naprawdę dużego pecha. Kapitan Bloody to podobno nagrywa. No to niezły kapitan Bloody. Myślicie, że to prawdziwy kapitan Bloody? Szczerze powiedziawszy wątpię. O, kolejny niebieski. Czy to ten sam, którego ja przed chwilą zabiłem? To jest całkiem możliwe. Mam 1200 punktów i jestem 21 na serwerze. Myślę, że jak na sam początek to spoko. W Paper.io zdobywaliśmy procent mapy. Tutaj jesteśmy jak w Indy.io, po prostu punkty zdobywamy, no i potem na podstawie tych punktów rośniemy. Oczywiście zabierając innym również udaje nam się rosnąć. Tutaj AK jest, nie ma go nawet na top, nie ma go jeszcze nawet w topce, więc on podjada nam tutaj nasze jedzenie. O, ja tutaj po jednym sobie będę zabierał mu. On mi też. Myślisz, że to jest takie dobra zabawa tutaj? AK, żeby sobie podbierać jedzenie? Myślę, że nie za bardzo. Ale on tutaj myślał, że wiecie, że coś będzie mógł zrobić. Nie, o. Zabiliśmy się nawzajem. Najlepszy pomysł na grę. 1600-1500 punktów prawie. 0,5% mapy miałem tylko. Ale powiem wam, naprawdę bardzo fajnie się w to gra. Lecimy oczywiście dalej. Co to jest? A, to jest kres mapy. To kurde, tutaj też... To może być dobry pomysł, żeby tutaj na kresie mapy się budować. Co wy o tym myślicie? A wtedy możecie, wiecie, zrobić sobie takie coś, że obudowujecie się z tej strony dołu, z dolnej strony, i wtedy nikt was tak naprawdę nie zahaczy tutaj. Ale tutaj widzę, że będzie kolejna walka z kimś dobrym i znowu nas porobił. No, jeszcze nie potrafię aż tak dobrze walczyć, ale tutaj na przykład mi się udało. Te walki tutaj są inne, więc będę musiał troszeczkę pograć, żeby się nauczyć to robić, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak trzeba. O kurde. Też nie wiem, czy jest jakiś większy sens, żeby tutaj walczyć. On tu faktycznie troszeczkę mnie podjada. On wie, co robi. No ja też mogę troszeczkę go jednak podnieść. O kurde, ale to było niebezpieczne. Wystarczyło... Mogłem go zabić. Trochę mi z tym źle. Co tutaj odprawiłem. No i patrzcie, on teraz mnie zabije. Nie, ja go zabiję. XD. Ale to był niefart z jego strony. Bardzo było przykro mi, że tak mu się stało. Gra jest naprawdę fajna. Zero lagów. Myszka działa. To wiecie, nie trzeba nic klikać, tylko po prostu myszką sobie lecicie. Dzisiaj miałem naprawdę duży dylemat, bo od kilku gierek IO mówię wam, że chciałbym bardzo zagrać. Wiecie, no tutaj ten niestety będzie musi zginąć. Że bardzo chciałbym zagrać jednak... w Slither.io i na pewno zagram niedługo w Slither.io, ale tak czy siak ta gierka wydała mi się całkiem fajna, jako taka w miarę nowa. Chciałbym ją ograć, może wam się spodoba nawet bardziej niż Slither.io, bo jest niewątpliwie dość ciekawa. Paper.io bardzo wam się spodobało, więc czemu to miałoby wam się nie spodobać? Nie wiem tak naprawdę, wydaje mi się, że powinno. Pieseł tutaj, nie wiem, chyba na... Trochę mi szkoda zabijać pieseła, ale wydaje mi się, że pieseł chciał po prostu zginąć. Jesteśmy na 13. miejscu już. To naprawdę dobrze, bo 4 killsy aż mieliśmy. Chciałbym być w topce, jak zawsze. Zadanie na dzisiaj to wejście do topki. Na razie w pierwszej rozgrywce nie będę próbował wejść na top 1, ale myślę, że topka jest do zrobienia jak najbardziej. Tutaj niestety kolejny umiera. No i jestem już 11. Brakuje mi tak naprawdę 0. O, jestem już w topce, widzicie? Tak naprawdę jestem już w topce, jestem 9, mój ulubiony numer, więc bardzo mnie to cieszy, nawet 8 już teraz jestem. Czy ja powinien tutaj podjadać temu niebieskiemu? Myślę, że mógłbym, tylko najpierw musiałbym się zbliżyć do niego. No, on tutaj jest. On tu się czaił, tylko że tego, go prawie nie było widać tak naprawdę, jak on tam sobie był. Ale on się tam czaił, więc niezbyt mądre byłoby zabieranie mu. No, tutaj niebieski. Ajajaj. Ajajaj, żebym zdążył. Dobra, zdążyłem. Kurde, chciałem tego niebieskiego, bo dość długo go tam nie było, nie? I wydawało mi się, że to będzie całkiem niezły pomysł, żeby go gdzieś tam zaatakować. Jednak to nie byłby aż tak świetny pomysł. Więc gra naprawdę spoko. Jestem 8, mam całkiem sporo punktów. Pierwszy ma jednak 11 000. Ale ja tak spokojnie do tego 3. miejsca myślę, że mogę się starać wspiąć, tylko fajnie by było kogoś zabić, bo jednak zabicie daje wam aż 500 punktów. To jest dużo, to jest naprawdę dużo, ale zabija się dość ciężko w tej grze, muszę przyznać, to nie jest aż takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Jeżeli jesteście tak blisko siebie, no to wiadomo, to wtedy jest tak mech. Jestem 6. Myślę, że na dzisiaj top 5 byłoby naprawdę bardzo fajnym wynikiem. Ja tutaj podkradnę odrobinę też innym, bo wiecie, no takie... O! Patrzcie, jest zielony. Uda mi się? Nie udało mi się. Kurde, tak mało brakowało, żeby go porobić. Aż mi troszeczkę smutno. Wiecie co? Ja znowu stąd polecę. Znowu stąd polecę. Tutaj myślę, że może zabierać moje że może zabierać moje pole. Oczywiście, że nie może. To jak sama nazwa wskazuje, to jest moje pole. I nie chciałbym, żeby cokolwiek mi ktoś tutaj zabierał. Bardzo mi się to nie podoba. On znowu tu myśli, że będzie kozaczył. No, sam siebie zabił. Niestety, z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze. To ten fioletowy myślę, że to jest ten Grace, bo on ma tyle tutaj rzeczy, że to aż szkoda... O, aż szkoda mu nie ukraść. Ten też zginie. Ja już... O, dobra, jestem 5. Mam to, co chciałem. Przez chwilę byłem 8, ale znowu jestem 5. To było to na 100 osób. To jest naprawdę niezły wynik, wam powiem. To jest naprawdę niezły wynik, bardzo mi się to podoba, co tu się dzieje. Dobra, on tam tutaj myśli, że ja poleciałem na dół, a jednak nie kozaczy aż tak bardzo. Chociaż, o kurde, ale to zrąbałem, uff, ale to było dobre. O, hejka, 500 punktów po raz kolejny dla mnie, 4. miejsce, podoba mi się to, za chwilkę będę miał 3. Myślę, że dzisiaj do 3. miejsca dojść, o kurde, ale daleko zaszedłem, nie mogę tak robić, bo nie widziałem kompletnie swojego tyłu, wystarczyłoby, żeby ktoś podszedł i by było po mnie. 3, o, mamy 3. miejsce, za pierwszym razem, pierwsza gierka od razu 3. miejsce i powiedzcie, że ja jestem słabym graczem w cokolwiek, ja we wszystko jestem mistrzem po prostu, we wszystko jestem walonym mistrzem internetu. Chciałbym zabijać, bo z zabijania jest najwięcej, nie dość, że pieniędzy, to jeszcze frajdy. Nie dość, że pieniędzy, to jeszcze frajdy jest najwięcej. Jak zabijecie, to się czujecie tacy, wiecie, mocni, nie? To się czujecie mocni. Tutaj niebieski cały czas podjada odrobinę moich rzeczy. Bardzo mi się to nie podoba, muszę przyznać. Bardzo mi się to nie podoba. Tutaj myśli, że trafi do mojego, ale oczywiście tego mu się nie uda zrobić. Tutaj też mu się tego nie uda zrobić. No nie wiem, mogę mu chyba pozwolić, żeby jadł. Jestem 2 XD, ale pierwszy masz... Dużo więcej niż ja. Pierwszy ma 13 000 punktów. Wydaje mi się, że ten pierwszy to jest ten fioletowy, czy tam różowy, jak to cokolwiek sobie woli. Więc ja tutaj po prostu mogę kraść od niego, mogę kraść. Zobaczmy, czy jak mu coś ukradnę, to czy mu spalają punkty. Jestem 1! XD! Pierwsza gierka w tą grę i od razu jestem 1 na... O nie, już 2. Jakim cudem? Dobra, bo kogoś musiał zabić, ale byłem 1, chociaż przez chwilę to byłem 1. Mogę uznać, że zdecydowanie jestem najlepszy w tą grę i nikt raczej nie będzie miał do mnie o to pretensji, bo clearly to jest prawda. Niebieski też umarł. Po prostu jest idealnie. Bardzo fajna gierka, chillowa. Szkoda, że w takich gierkach nie ma nigdy muzyczek, ale no to wiadomo, musieliby dać jakieś no copyrightsowe. Okej, tam był ten pomarańczowy, z którym mógłbym w sumie gdzieś tam powalczyć. Mógłbym spróbować chociaż powalczyć. Tu jest niebieski jeszcze jakiś, który coś tam myśli, że będzie mógł wypróbować, ale on nie wie, że ja jestem 2. On chyba nie wie. 7 osób aż zabiłem. O kurde, muszę tutaj wlecieć, bo tam przecież... Mógł ktoś się czaić, mógł ktoś się czaić. Nawet powinien ktoś się czaić. Dobra, na razie jest ok, ja tak sobie będę... O, A kogo my tu mamy? Ale był blisko już zamknięcia. Ale no chyba nie myślał, że będzie mógł okradać Manoyeka. Coś mi się wydaje, że nie powinien tak myśleć, bo... O, ten sam się zabił. Bo okradanie Manoyeka to jest coś najgorszego na świecie. Nikt nie powinien tego robić. W ogóle kradzież jakakolwiek to jest coś najgorszego na świecie. Ale no Manoyeka to już specjalnie nikt nie powinien okradać, bo Manoyek jest takim dobrym graczem komputerowym, że to aż szkoda by było, żeby go okradać. Dobra, mam nadzieję, że tam od dołu nikt nie idzie, a jak widać nie, więc jest ok. Zbliżamy się do 10 tysięcy, fajnie by było zdobyć 10 tysięcy, ale szczerze powiedziawszy, aż tak wysoko się nie cenię. Tutaj znowu błąd zrobiłem, znowu wyszedłem tak dość głęboko. O kurde, dobrze, że nie widział, ale to było niebezpieczne, co tu się podziało. Ale to było niebezpieczne, szczerze powiedziawszy. Leciałem po niego już, nie? A on tam, no, w ostatniej sekundzie tak naprawdę połączył swoje rzeczy. Okej. Wygląda na to, że... Ale to było niebezpieczne. Nie! Co to był za dźwięk, to po pierwsze? 60, aż poplułem mikrofon, 69, znaczy 6900 punktów, 69, XD, 9 kili, 2,9% papy tylko miałem, przecież tak dużo jej miałem, czemu? Czy ja mogę ten, czy ja się odrodzę z jakimiś punktami? Oczywiście, że nie, bo po co? Lecę agresywnie, no dobra, może nie. Ajajaj, no, byłem pierwszy, każdy widział, byłem przez chwilę, chociaż patrzcie na tego pomarańczowego, no właśnie. On coś tam chyba troszeczkę poszalał. Byłem chociaż na chwilę pierwszy, raczej nie wrócę w tym ranie. Tutaj będę starał się być dużo bardziej agresywny, wiecie? Tutaj będę chciał zabijać praktycznie wszystko, co leci, no bo pierwszy już byłem. XD, mogę już nie grać więcej w tą grę, bo pierwszy już byłem. Tam jest niebieski, ale nie jest warty ataku tak naprawdę. Jestem 50. Nie najlepiej, ale no nie wiem, dajcie mi jakieś techniki jak macie, bo na pewno w takich grach również gdzieś tam jakieś są techniki i... Może jest jakaś fajna technika, żeby najpierw mało jakoś zabierać, potem coraz więcej. Wiadomo, takie na przykład teraz okrążanie takimi kółeczkami, jak widzę, że go tutaj nie ma, to jest całkiem niezły pomysł. Mogę ukraść mu bardzo dużo, a on nawet nie widzi, że ja mu kradnę. Tamtego żółtego już chciałem zaatakować, ale na szczęście udało mi się opamiętać w ostatniej chwili. Tutaj niebieski mi kradnie, ale niebieski... Uuu, szybciutko. Tak niewiele mu zabrakło. Teraz szary, patrzcie. Dobra, on będzie pierwszy, ale dobrze, że zawróciłem. On byłby pierwszy, więc nie było tak naprawdę sensu, ale tutaj czerwony do mnie zawitał, patrzcie, i sam siebie zabił. Szkoda, że sami siebie zabijałem, bo tak naprawdę ja bym mógł coś zrobić, patrzcie, o kurde. Dobra, jednak się uchował, a tutaj był też niebieski, ale czerwony go porobił, ale teraz ja porobię czerwonego. Boom! 500 dla mnie. Znowu będę w top 10, XD, no chyba jestem najlepszy. Ta gra chyba mnie kocha. Zaraz znowu będą komentarze same: Mano, przestań się przechwalać, XD, wiecie, że ja taki jestem i że to sobie żartuję tak naprawdę, no. Muszę się jakoś podbudowywać. Przynajmniej jak ja sam twierdzę, że jestem najlepszy, to przynajmniej zaczynam w to wierzyć, że jestem najlepszy. A wy nie musicie wierzyć, jak nie chcecie, to nie. Czy uda mi się znowu? Napiszcie w komentarzach, czy uda mi się znowu być w top 10. Jeżeli tak, no to oczywiście napiszcie tak, Mano, uda ci się, a jeżeli nie, no to napiszcie oczywiście tak, Mano, nie uda ci się. A tam po czerwonego nie ma sensu iść, bo on był bardzo blisko swojego terytorium. Fioletowy również był blisko. Tam jest walka fioletowego z tym. Ja tam chyba nie będę brał w tym udziału, chociaż mógłbym. Mógłbym tam wziąć udział. Tutaj pomarańczowy chyba troszeczkę próbował mnie podjeść, a pomarańczowy jest tam. O dobra. Szczerze powiedziawszy, chciałem pójść po pomarańczowego, ale to nie byłoby za mądre, bo kompletnie nie wiedziałem, gdzie jest pomarańczowy, ale teraz widzę i powinno mi się to udać. Tak jest, udało się. Jestem 10, czyli... O, tutaj też ktoś mi kradnie. Czyli każdy, kto napisał mi, że uda mi się, no to wygrał. Tutaj pomarańczowego mi się uda, nie uda mi się. Dobra, jestem w top 10 po raz kolejny, po raz już nie wiem, który, 28 z rzędu, XD. A tutaj całkiem jakaś ciekawa walka się wyłoniła. Ten pomarańczowy, wszyscy próbują mnie zjadać, trochę mi się to nie podoba, ale no niech będzie. O kurde, tam pomarańczowy widzę, że leci w moją stronę, ale pomarańczowy umarł, więc jestem 9. Jestem dość bezpieczny. O kurde, tu jest niebieski! Jest! Patrz, niebieski, gin! Ale ja go nie zauważyłem w ogóle, tego niebieskiego. Serio, nie widziałem niebieskiego. To było creepy, co tam się stało. To mogło się dla mnie bardzo źle skończyć. Tutaj jest kolejny niebieski. Mogę... O, czerwony. Co? Patrz, ile on mnie zjadł. Widzieliście, ile on mnie zjadł? Strasznie dużo. Strasznie dużo mnie zjadł. Ale to było głupie, co odwaliłem. Ale to było debilne. Bardzo to było debilne. Ale tak czy siak, myślę, że 2 razy z rzędu być w top 10 to jest całkiem niezły wynik. Poza tym byłem raz pierwszy. To o czym świadczy. Gra naprawdę bardzo fajna, bardzo dobrze się bawię. Dajcie znać, czy chcecie tego więcej oczywiście. Ale na dzisiaj ja już będę kończył. Link do tej gierki oczywiście w opisie. Dajcie znać, czy chcecie więcej, co robię źle i tak dalej, jak zresztą zawsze. Wiadomo, jesteście dość aktywnymi widzami, więc bardzo mi się to podoba. Piszcie komentarze, lajkujcie. Albo nie lajkujcie, ale róbcie cokolwiek, żeby trzymać tą aktywność w ryzach. Pamiętajcie o G2A, gdzie z kodem mam 3% zwrotu. Link w opisie, tam też znajdziecie link do mojego fanpage, na którego bardzo serdecznie was zapraszam. No i co, na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, czy chcecie, jaką chcecie następną grę. Oczywiście to jeszcze się raz przynajmniej pojawi z liczbą waszych lajków, więc pamiętajcie o tym, żeby zostawić jak najwięcej, wtedy będziemy sieli postrach na serwerze. Oczywiście możecie zrobić teamek z manów w nawiasie kwadratowym. Myślę, że będzie to fajna zabawa. A na teraz to już wszystko. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się! Pa, pa!